ale to i z babami rozumie, co jest randa ze starymi, bo kiedy tak bereme wszystkie warstwy zasobu, ja chodzę na tak zwaną Belianską siekierę, to jest kuściok od nas niedaleko z Humeného. No a tam też taki przypad był, że jedna babka siedziała w kościele u niedzielu, druga tak u niej przyszła, kumotra, ta tak się u niej przywara, kumotra, kumotra, mogłabym sobie gołam siednąć, naj się patrzy, szak miasto wolne. Ta i ona siedla, a jak się posadziła, ta i zaczęła wybierać modlitewną kniżkę, okulary, zuby, protezu. A to ta na nią tak patrzy, autor i kumotra. Ta, że wam trzeba okulary do kościoła i kniżku modlitewną, to mi jasno. Ale na sosce tu przynieśli zuby. A ona każe, dajcie pokój stary diabolu, siedzieć podpił z rana, już bizonie do kościoła nie przyjdzie, a to to ryzyko, co som napekla na dnieszka na obiad, kiedy mi mu nie wzięła zuby, wszystko by pożar doma. No ale to nie len z babkami, ale i z dziadami są problemy. Znaczy dziadowie zabudają, bo jedna sąsiedka tak patrzy na sąsiada, na dziada, on tam chodzi już do spółgodziny. Tori, dziadu, co ty lo poprzez tą chyżu chodzisz już do spółgodziny? Tori, Mario, bodaj go guta pobila, ta nie znam sobie rozpometać, czy to ja przyszedł, albo czy tak gdzie mam iść. No. No taki stary już zedo w rokoch, da z 86 roczni się doznali, że da na 3-4 walale je wieścica. Adresu mali, wybrali się, tak i przyszli do toho walalu autobusom, zadzwonili, wyszła taka koćka za 40 roczna, autori, dobry dzień. Zetku, co byście chcieli? Pani, ja już mam przez 86 roki znacie, a ja znam, że już długo żyć nie budzę, a ja bym chciał znać, co ja budzę robić na drugą świecę, kiedy ja umrę. A ona tak po nim patrzy, autori, dziadu, jak tak po was patrzym, to wy będziecie na drugim świecie grać pierwszą ligę futbol. Pani, nie bój się szalona, szak, ja futbol nigdy nie gram. Dziadu, autorim, wam trenujcie, będziecie grać pierwszą ligę futbol. Pani, ale jeszcze raz wam, autorim, szak, ja futbol nigdy nie gram. Dziadu, nie drysajcie, nie kecajcie, trenujcie, bo w sobotu już macie pierwszy zapas. No. Ale to są inaczej problemy. Minule w niedzielu ta jeden pan farar na kazatelnicy utoria. Ważeni wieriaci, ważeni bracia, sestry, utori. Na co roboty nic, nic pieniędzy. Pozrycie, nic za co kupić świczoczki w kościele. Da jakie kwitoczki, pozrycie. No szak się mi teraz po średniu dobu stalo, rozumicie, że som ani 50 wytlaczków katolickich nowym nie predal. No a na konci ten jeho kantor, on się tak zahakował, przyszedł za nim po omši, po świętej ahutori, pan farar, ja to ten nowinki, to tyżnia popredam. Który Andriju dobre by było, znasz każda koruna dobra. Prešol týždeň, Andrio príza, autori, pán farár, všetké novinky som popredal. Andrio, jak si to dokázal? Pán farár, prišol som u valale do každej chyži, zazvonil, abo zaklopal, a jak dachto vyšol, tam mu hutorím, buď to ten novinky sebe kúpice, abo ja vám ich budem čítať.